Droga Krzyżowa ze świętą Faustyną Kowalską. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Panie, mój Mistrzu, chcę wiernie iść za Tobą. Chcę Cię naśladować w moim życiu w sposób coraz doskonalszy. Dlatego proszę, abyś przez rozważanie Twej męki udzielił mi łaski oraz lepszego zrozumienia tajemnic życia duchowego. Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawsze wierna Chrystusowi, prowadź mnie śladami bolesnej męki swojego Syna i uproś mi potrzebne łaski do owocnego odprawiania tej drogi krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus przed sądem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. Ja z miłości ku Tobie najpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych. Kiedy byłem przed Herodem, wypraszałem Ci łaskę, abyś się umiała wznieść ponad wzgardę ludzką i wiernie szła moimi śladami. Jezu, jesteśmy wrażliwi na mowę i zaraz chcemy odpowiadać, a nie zważamy na to, czy jest w tym wola Boża, żebyśmy mówili. Dusza milcząca jest silna, żadne przeciwności nie zaszkodzą jej, jeśli wytrwa w milczeniu. Dusza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia z Bogiem. Miłosierny Jezu, pomóż mi, abym umiał przyjąć każdy ludzki sąd i nie dopuść, abym kiedykolwiek wydał skazujący wyrok na Ciebie w bliźnich moich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie lękaj się cierpień, ja jestem z Tobą. Im bardziej ukochasz cierpienie, tym miłość Twoja ku mnie będzie czystsza. Jezu, dziękuję Ci za codzienne drobne krzyżyki, za przeciwności w moich zamiarach, za trud życia wspólnego, za złe tłumaczenie intencji, za poniżanie przez innych, za cierpkie obchodzenie się ze mną, za słabe zdrowie i wyczerpanie z sił, za zaparcie się własnej woli, za wyniszczenie swego ja, za nieuznanie w niczym, za pokrzyżowanie wszystkich planów. Jezu miłosierny, naucz mnie cenić trudy życia, chorobę, każde cierpienie i z miłością dźwigać ten codzienny krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uchybienia dusz mimowolne nie powstrzymują miłości mojej, ani nie przeszkadzają mi jednoczyć się z nimi. Ale uchybienia choćby najdrobniejsze, a dobrowolne, te tamują łaski moje i tych dusz nie mogę obsypywać swoimi darami. O Jezu mój, jak bardzo jestem skłonna do złego, to zmusza mnie do ustawicznego czuwania nad sobą, ale nie zrażam się niczym, ufam łasce Bożej, która w największej nędzy obfituje. Miłosierny Panie, zachowaj mnie przed każdą, choćby najmniejszą, ale dobrowolną i świadomą niewiernością.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Choć wszystkie dzieła z woli mojej powstające są narażone na wielkie cierpienia, to jednak rozważ, czy które z nich jest narażone na większe trudności, jak dzieło bezpośrednio moje, dzieło odkupienia. Nie powinnaś się zbyt przejmować przeciwnościami. Ujrzałam Najświętszą Pannę, która zbliżyła się do mnie i przytuliła mnie do siebie i rzekła mi te słowa: bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna mojego, a tym sposobem zwyciężysz. Maryjo, Matko Miłosierdzia, bądź przy mnie zawsze, zwłaszcza w cierpieniu, jak byłaś na drodze swojego Syna, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dopuszczam przeciwności, aby pomnożyć Twoje zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty. O Jezu mój, Ty nagradzasz nie za pomyślność czynu, ale za szczerą wolę i trud podjęty. Dlatego jestem zupełnie spokojna, chociażby wszystkie poczynania i wysiłki moje zostały zniweczone albo nigdy nie urzeczywistnione. Jeśli zrobię wszystko, co jest w mej mocy, reszta nie do mnie należy. Jezu mój Panie, niech każda myśl, słowo, działanie będą podjęte wyłącznie z miłości do Ciebie. Oczyszczaj moje intencje. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję, jakbyś mnie samemu to uczyniła. Uczę się być dobra od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Wielka miłość umie zamieniać rzeczy małe w rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość. Panie Jezu, Mistrzu mój, spraw, aby moje oczy, ręce, usta, serce były miłosierne. Przemieniaj mnie w samo miłosierdzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przyczyną Twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz. Nawet łask moich nie jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy mojej. Jezu, nie pozostawiaj mnie samej. Ty, Panie, wiesz, jaka jestem słaba,
jestem przepaścią nędzy, jestem nicością samą. Więc cóż w tym będzie dziwnego, jeśli mnie pozostawisz samą i upadnę? Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku, więcej nawet. Niech mnie wspiera łaska Twoja, Panie, abym nie upadł ciągle w te same błędy, ale gdy upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje miłosierdzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Pan Jezus poucza jerozolimskie niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O, jak miła jest mi żywa wiara! Pragnę, ażeby było was więcej wiary w chwilach obecnych. Gorąco proszę Cię, Panie, abyś raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe, to jest ostatnie. Miłosierny Panie, dziękuję za chrzest święty i łaskę wiary. Ciągle na nowo wołam, Panie, wierzę, przymnóż mi wiary. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Widzę, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. On Ci odbiera możliwość ćwiczenia się w cnocie. Ja jestem zawsze gotów Ci pomagać. Ile razy mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje. Jezu mój, pomimo Twych łask, jednak czuję i widzę całą nędzę swoją. Zaczynam dzień walką i kończę go walką. Zaledwie się uporam z jedną trudnością, a na jej miejsce powstaje 10 do zwalczenia. Ale nie martwię się tym, bo wiem dobrze, że to jest czas walki, a nie pokoju. Miłosierny Panie, oddaję Ci to, co jest wyłącznie moją własnością, czyli grzechy i ludzką słabość. Błagam Cię, niech nędza moja utonie w niezgłębionym miłosierdziu Twoim. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele. Oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtedy powiedział Pan: oblubienica musi być podobna do swego oblubieńca. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakąś wątpliwość. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja 11. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uczennico moja, miej wielką miłość do tych, którzy Ci zadają cierpienie. Czyń dobrze tym, którzy Cię nienawidzą. O Jezu mój, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, by obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie. Po ludzku jest to niemożliwe. W takich chwilach staram się odkryć więcej niż kiedy indziej w danej osobie Ciebie, mój Jezu. I ze względu na Ciebie czynię dobro tym osobom. O miłości najczystsza, zakróluj w całej pełni w moim sercu i daj ukochać to, co przekracza ludzką miarę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, co Ty czynisz dla ich zbawienia. Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus i ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż. Trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: widzisz te dusze, które są podobne w cierpieniach i zgardzie do mnie? Te też będą do mnie podobne w chwale. A te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniach i w zgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do mnie. Jezu, Zbawicielu mój, ukryj mnie w głębi swojego serca, bym zasilony Twoją łaską mógł upodobnić się do Ciebie w miłości krzyża i mieć udział w Twojej chwale. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Najmilsza mi jest ta dusza, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała mi zupełnie. Obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi. Uciekam się do Twojego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś sam jeden jest tylko dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano, ani nie pamięta ziemia, ani niebo, by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona. Miłosierny Jezu, codziennie pomnażaj we mnie ufność w miłosierdzie Twoje, abym zawsze i wszędzie dawał świadectwo o Twojej bezgranicznej dobroci i miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14.
Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jeszcze nie jesteś w Ojczyźnie, więc idź wzmocniona moją łaską i walcz o królestwo moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecię królewskie. I pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi i możliwość zbierania zasług na niebo. Spodziewam się od Ciebie wielkiej liczby dusz, które będą przez wieczność całą wysławiały miłosierdzie moje. Każdą duszę, którąś mi powierzył Jezu, będę się starała wspomagać modlitwą i ofiarą, aby łaska Twoja mogła w nich działać. O wielki miłośniku dusz, Jezu mój, dziękuję Ci za to wielkie zaufanie, żeś raczył pod naszą opiekę oddać te dusze. Spraw, miłosierny Panie, aby ani jedna z tych dusz, któreś mi powierzył, nie zginęła. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczami mojej duszy. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi uczę się, jak kochać Boga i duszę. W tej księdze są zawsze skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego. Aby uzyskać odpust zupełny, pomódlmy się wspólnie na intencje Ojca Świętego wyznaczone na ten miesiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.